sprawdzam, że starszych ludzi można tak samo ubierać w kolorowe rzeczy, pastelowe kolory, jaskrawe kolory, tak samo jak i ludzi młodych. Gdzieś w stereotypie jest takie myślenie, że kolor szary oznacza zmęczenie i wiek i przypisany jest ludziom tylko i wyłącznie starszym, a nawet po 50 roku życia. Ja bym chciała przełamać ten stereotyp i właśnie ubrać tych ludzi na kolorowo. Znam panią, która ma dopiero 50 lat i ona już w tym momencie mówi, że jej nie wypada włożyć nic czerwonego, prawda? Tylko w brązach, w szarościach. To jest nieprawda. Kolory są po to, żeby nam sprawiały radość, tak? Przynosiły jakieś, no nie, dawały przyjemność, tak? Zawsze ludzie po 80 roku życia, ale byli to ludzie z mojego otoczenia, byli to ludzie o wielu przejściach, tak? Byli to ludzie, którzy przeżyli w swoim życiu naprawdę trudne chwile i ja teraz łączę właśnie to ich trudne życie z tym kolorem różowym, który pokazuje, też pokazuje, że nawet kiedy przeżywamy coś bardzo trudnego, można być radosnym, tak? Są to ludzie naprawdę radośni. Ludzie bardzo optymistycznie nastawieni do świata, do wszystkiego, tak? Mimo tych wszystkich wielkich przeżyć przez te 80 lat, tak? Kolor mnie cieszy. Już kiedyś usłyszałam od mojego profesora, że jestem właśnie na kolor uwrażliwiona. Poszczególne osoby, które też już mają 80 lat, mogą się w jakiś sposób utożsamiać z tymi, które są sportretowane. Dlatego też nie chciałam nadawać imion tym osobom. Są to po prostu ludzie po 80.